Jesteśmy na ulicy Sawiczewskich. Tutaj trwają od 22 lipca prace związane z stabilizacją osuwiska. Tutaj, gdzie stoję za mną, w 2010 roku podczas silnych deszczy zjechał kawałek skarpy, wraz z nią część drogi. W tym roku uzyskaliśmy środki na przeprowadzenie stabilizacji skarpy. To są bardzo duże pieniądze. Za ten krótki odcinek musimy wydać prawie 2 900 000 zł. Dlatego czekaliśmy na dofinansowanie ze środków centralnych na usuwanie skutków powodzi. Do końca listopada prace się zakończą. W tym momencie kończymy prace związane z konstrukcją, która ma zatrzymać przesuwanie się tego osuwiska. Tutaj zostało wylane 1000 m sześciennych betonu. Pod tym murkiem, który tutaj jest widoczny, są pale. Tych pali jest kilkadziesiąt, każdy z nich ma 18 metrów głębokości. To powoduje, że ta skarpa nie powinna dalej się usuwać. Co więcej, będziemy wymieniali także nawierzchnię, bo teraz mamy tutaj ograniczenie do 3,5 tony. Po zrealizowaniu tych prac to ograniczenie będzie zdjęte, będą mogły tu jeździć cięższe samochody, będzie tutaj mógł jeździć transport zbiorowy, ponieważ w tym momencie samochody, które jeżdżą na Barycz, nie mogą tędy przejeżdżać, muszą jeździć objazdami, co jest uciążliwe dla osób, które mieszkają przy mniejszych ulicach, niedostosowanych do tego ruchu. Nie może tędy też jeździć komunikacja zbiorowa, nie ma tutaj linii 234, ta linia wróci, jak tylko zakończą się prace. Natomiast prace dorkowe rozpoczną się w połowie przyszłego tygodnia i będą trwały około miesiąc czasu. Czyli jeszcze w listopadzie ruch wróci na ulicę Sawiczewską. A wróci tutaj też komunikacja miejska? Wróci linia 234, 214 tutaj cały czas. Natomiast tą trasą, którą teraz jeździ linia 234, będzie jeździło 140 km.